Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothica. Chwilę. Leżało mi jakieś badziewie i mnie denerwowało. Dobra. Jesteśmy dalej w klanie Wilka. Oczywiście zapomniałem zrobić normalny zapis przed skończeniem gierki, ale... Ale już jest ok, już tam doszedłem do tego momentu. To chwila, moment była tylko. Dobra. Chodźmy sobie najpierw do Hogara. Z tych myśliwych z Farii. Czego tu chcesz? Szukam Xardasa. Czarnego maga? Tak, był tutaj. Przeprowadził długą rozmowę z Grimmem. Na jaki temat? Na temat rudy. Xardas jej potrzebował. W zamian zostawił nam te lodowe potwory. Teraz pilnują. Jak miło z jego strony. Wszystko w porządku? Nie. Nudzi mi się. Nudzi. Teraz, kiedy mają golemy, nie potrzebują nawet ochrony. Mój topór zaczyna pokrywać się rdzą. Co powiesz na mały pojedynek? W porządku. Ale o co będziemy walczyć? O złoto. Dobrze. 200 złotych monet. Zwycięzca bierze wszystko. Brzmi nieźle. Jakie zasady? Kto padnie pierwszy, przegrywa. To prawdziwy pojedynek. Żadnych ataków z zaskoczenia, drapania, plucia i gryzienia. Okej. To ustawmy się tak, żeby wygrać ten pojedynek. Jestem gotów. A, sorry. Chodź tu. No. Pamiętaj o blokowaniu. Powiedzieć, że nie jest to zbyt ciężki przeciwnik, to jakby nic nie powiedzieć. Ale dostaliśmy nawet, widzę, reputację w Nordmarze, moi drodzy. To dobrze, dobrze. Jest jakoś to zmodyfikowane z tego, co widzę. Ale to dobrze też, bo na pewno lepiej będzie nam się grało. Z jakimiś takimi bonusami. Dalej, wstawaj, ziom. I nam by się odporność na mróz przydała. Gdzie nie walczyłeś? Masz tu swoje złoto. Przestać się ubijać. Jak zabić orka? Zawsze powtarzamy, jak się rozejrzeć. Chyba 200. Ja bym się tego nauczył, bo jednak trochę się bijemy, nie? Nie jesteś na... Co? Dobra, na razie to olewam w takim razie. Chodźmy w takim razie tak. Z tym będzie trzeba gdzieś pójść, to będzie dość ciężkie. Więc chodźmy z Bogirem pogadać. Zostaw mnie w spokoju. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Wiem. Dobra, o, odporność na mróz, to sobie. Kurwa mać, no nic nie można wziąć od tych ludzi. Kwatermistrz może ci pomóc. Zajmie się twoimi życzeniami. Co z tobą nie tak? Jestem stary i zmęczony. Wyczuwam, że on nadszedł. Możesz wyrażać się jaśniej? Czas na ostatnie polowanie. Ostatnie polowanie? Co masz na myśli? Mój czas dobiegł końca. Wkrótce umrę. Dlaczego? Jestem druidem i łowcą. Potrafię to wyczuć. Znam emocje polowania i panikę ściganej ofiary. Ale mam już dość. Jestem zmęczony. Polowanie nie sprawia mi radości. Smak zwycięstwa nie jest już tak wspaniały. Wszystko skończone. Inni są szybsi, silniejsi. Bardziej wygłodzeni. Takie są prawa natury. Starzy i słabi są zjadani. Okej. Naprawdę lubisz polować, co? Nie rozumiesz. Pokonałem białego rozpruwacza. Od tamtej pory nie jestem zwykłym myśliwym. Jestem częściowo wilkiem. Uczynił mnie tym, czym jestem. Jasne, czemu nie? Więc czemu nie wyruszasz? Czekam. Na kogo? Na mojego następcę. Jeszcze nie przybył. Kto jest twoim następcą? Ten, kto zabije białego rozpruwacza. Kim nad trzy bóstwa jest ten biały rozpruwacz? To wilk. Większy, silniejszy i sprytniejszy niż zwykły wilk. Nieposkromiony łowca.
Nadchodzi, gdyż nastał czas poszukiwań nowego strażnika Wilczego Kamienia. Więc jesteś wilkiem? Czy musisz mi to wyjaśnić? Istnieje wiele nazw na takich jak ja. Przeważnie jesteśmy nazywani druidami, ale żadna nazwa nie oddaje natury bycia półzwierzęciem. Nie wiesz, jak to jest grasować w lasach, wyczuwać woń krwi twojej ofiary. To takie proste. Jesteś tylko ty i twoja zdobycz. Musisz się zmieniać w wilka? Tak. Zwycięstwo nad rozpruwaczem zmieniło mnie. Jestem posiadaczem Wilczego Kamienia. Daje mi on niezwykłe zdolności. Co to za kamień? To moje dziedzictwo. Zanim wyruszę do lasu, aby umrzeć, przekażę go swojemu następcy. Wtedy stanie się wszystko, co musi się stać. Jak mogę zdobyć ten kamień? Zabij rozpruwacza, a zostaniesz moim następcą. Nowym strażnikiem. Dobra. Zabiję rozpruwacza. Powodzenia. Bądź ostrożny, albo staniesz się ofiarą, zanim się spostrzeżesz. Gdzie znajdę rozpruwacza? No, mógłbyś powiedzieć, no. Wciąż jest daleko. Daleko na północy. Jeśli jesteś tego godny, znajdziesz go. Tak, mógłbym powiedzieć, oddaj kamień, bo cię zabiję, no ale... On jest... Spojrzałem sobie na mapę, to on jest gdzieś tu. Gdzie mam kursor w tym momencie. Więc tak na razie go nie poskromimy, że tak powiem. W takim razie dalej do Vima. Witaj, wędrowcze. Jesteś Siema. Myśliwym? Myśliwi Svaring często tu kiedyś bywali. Ale te czasy już się skończyły. Orkowie nikogo nie przepuszczają. Ale tobie udało się jakoś przejść. Co mogę dla ciebie zrobić? Opowiedz mi o wiosce. Jestem Grim, przywódca klanu Vim. To moja wioska. Zostań tu, jeśli chcesz, ale nie sprawiaj żadnych problemów. Wilki są oswojone i stanowią własność wioski, więc nawet o tym nie myśl. Jak wygląda sytuacja? Niedobrze. Orkowie sprawiają masę problemów. Łowcy nie mogą bezpiecznie dotrzeć na tereny polowe, ale przede wszystkim martwię się o Bogira. Jest naszym najlepszym myśliwym, ale ostatnio całymi dniami siedzi przed swoją chatą. Nikt nie wie, co robię. Jak sobie radzicie z tymi problemami? Wysłałem na południe sporą ekipę łowiecką. Mam nadzieję, że im się powiedzie. Gdzie są łowcy? Polują na wilki. Idź ścieżką, miń obóz drwa. Kiedy dojdziesz do spalonej chaty, skręć w lewo, do lasu. No dobra. Potrzebujesz pomocy? Na razie wioska jest bezpieczna, ale orkowie okupują most na pół. To droga na przełęcz. Ktoś musi się tym zająć. Idź zapytać Hogara. Może on dotrzyma ci towarzystwa. Szukam Xardasa. Nie ma go już tutaj. Czego chciał tu, w wiosce? Zawarliśmy z nim umowę. Oddaliśmy mu naszą rudę, a on pomógł nam bronić wioski. Przyzwał golemy. Wow, jak miło z jego strony. Gdzie znajdę Xardasa? Udał się na północ. Był z nim Hanson, jeden z naszych myśliwych. Gdzie znajdę Hansona? Poluje koło Jeleniej Skały. To wyżyna, na północny wschód stąd. Ma tam niewielki domek myśliwski. Udaj się ścieżką w górę. Znajdziesz tam kamienny krąg. Jego chata jest niedaleko, na wyżynie. No dobra, to dzięki za info, ziom. Niestety tego mostu teraz odbijać nie idę, bo no jak wiemy, jak ja już narzekam na to, ten Norman jest ciężki i ten Hogar nam się wypieprzy jakieś 500 razy, więc jest na to pewien myk. My go zrobimy, tylko że czekajcie, jeszcze muszę zobaczyć, czy ja już wziąłem to, co chciałem. Siema, panie Golem. Ja to zdążyłem wziąć. Zdążyłem, dobra. Pójdziemy sobie i tak do tych drwali. Dać im to, co chcą. I co? I będziemy szli chyba w stronę klanu Młota.
którym my byliśmy chyba w zeszłej serii, tylko tak na szybkości, żeby wjechać im do kopalni i zniszczyć te artefakty, które nam były tam potrzebne. Czy potrzebne, które trzeba było zniszczyć, żeby tam pójść dalej. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, klan Młota, klan Wilka, nie? No to teraz idziemy w stronę klanu Młota. A tu niestety jest, no różnie tutaj jest z tym Nordmarem. Ja na przykład się nie umiem po nim poruszać do teraz. No więc ten. Zobaczymy, jak to będzie. Już najwyższy czas. Chłopcy zaczynają się niecierpliwić. Niedźwiedź. Dawno już tego nie jedliśmy. Przecież tu nie ma niedźwiedzi. Bezpośrednio chłopcom. Przysyła mnie Run. Czas najwyższy. Co to? Szynka. Dobra, dawaj. Dobra. Oto twoja szynka. Niedźwiedzia. Dzięki. Chcesz trochę szynki? Jasne, nakładaj. Niemożliwe, szynka. Myślałem, że Run zupełnie o nas zapomniał. To Run przesyła tę skrzynkę, prawda? Tak, szynkę, proszę. Chyba. Dobra. Jakaś tam reputacja wiecha, chyba najważniejsze tam nordmarską mieć zrobioną. Bo w sumie jakbym w tych pancerzach Nordmarczyka se pobiegał, to by nie było takie głupie, co nie? Weźmy te rozpruwacze, spróbujmy w miarę lupić. No ty kurwa gnoju. Dobra. No właśnie. Pieprzone rozpruwacze. Szybko łyknij te potę. Pyk. Drugą cyknąć. Przegryź pieczenią. Lecimy dalej. Dobra, jak my tutaj jesteśmy. Ja pierdolę, ile tutaj jest całego dziadostwa. Niesamowite. Dobra. Wypas. Jak my na dwa hity od tych wilków lodowych schodzimy. Dobra. Aha. Dobra, na razie. Szybkie poty. Tam są szablozęby, to jest wszystko kurwa dookoła, wszystko. Chodźmy. A, goblin, dobra. Gobliny to jeszcze pal pies, ale... Gobliński szan, dobra, nie chcę mi się z tym bić teraz. Autentycznie. Klan Wilka. Tam jest klan Wilka, nie? Tu jest troll. Tu jest dzieleń. Tu jest skarb do wykopania. Jakieś kosztowności ruda, która się na pewno przyda. Dobra. Zostaw mnie, naprawdę. Nie mam czasu się z tobą bić. Jezu Chryste. Ten Nordmar to jest naprawdę, wam powiem, przygwizdana sprawa. A spalona chata, o tym mówił, nie? Na górze coś jest? 500 wilków? Lodowy golem, dobra, na razie. Wiem, że nas nie trafił, bo byłoby średnio. Oni tu potrzebują chyba skór bizonów czy coś takiego. To też jest dość lipne. Nie masz nic do roboty. Nie zawracaj. Chcesz nam pomóc w polowaniu? Ostrzegam cię jednak. To bardziej wyprawa wojenna niż polowanie. Przez tych orków nie sposób polować w pojedynkę.
Jak zamierzasz rozwiązać ten problem? Zabij każdego orka, który ci wejdzie pod topór. Najważniejsze, żebyś go zabił, zanim on zabije. Dobre. Boisz się? Już ja ci pokażę. Nie boję się niczego i nikogo. Ale ci orkowie są silni. Posiekają cię na kawałki, jeśli nie będziesz uważać. A to nie brzmi zbyt ciekawie, prawda? Chcę się czegoś nauczyć. Mogę ci pokazać, jak trafić wilka w oko z odległości 9 metrów. I wiele innych rzeczy. Dobra. Czego chcesz? Siema. Co tu robisz? Opiekuję się myśliwymi. Pilnuję, żeby orkowie nie zbliżali się do obozu. Potrzebujesz pomocy z orkami? Pomocy? Jeśli zejdziesz w głąb tej rozpadliny, znajdziesz niewielkie obozowisko orków. Jęzgar nie pozwala mi się nim zająć. Jesteś chętny? Jeśli tak, idź porozmawiać z Jęzgarem. Dobra. Witaj, jestem Jęzgar, przywódca tej grupy. To cud, że zdołałeś tu dotrzeć mimo tych wszystkich orków. Czego tu szukacie? No właśnie. Należymy do klanu Wilka. Zapasy skór się wyczerpały, a my mamy swoje zobowiązania. Niestety, z powodu orków możemy polować tylko w dużych grupach. Jesteśmy uzbrojeni po zęby, jakbyśmy się wybierali na wojnę. Da się tu pohandlować? Tak, ze mną. Potrzebujecie pomocy? Jeśli potrafisz posługiwać się łukiem i oprawiać zwierzęta, jesteś mile widziany w naszej drużynie. Run obiecał łuk najlepszemu myśliwemu w grupie. Czego wam trzeba? Przynajmniej 30 skór wilków. O kurwa, no. Wszystkie łupy przynosimy tutaj. Trzeba zrobić coś jeszcze? Niedaleko stąd odkryliśmy obóz orków. Ich bębny płoszą zwierzynę. Jeśli wiesz, jak załatwić orka, nie krępuj się. Okay. Szukam Xardasa. Wieża na północy? Nie mogę ci pomóc. Porozmawiaj z Hansonem. Zna drogi i bezdroża północy lepiej niż ktokolwiek inny. Gdzie znajdę Hansona? Mówiłem ci, na północy. Często poluje na wyżynie pomiędzy dwoma wielkimi górami. Niedaleko klanu Młota. Dobra, co ty tu masz? Orkowy rozpruwacz. Wow. 280 zdolności łowieckich. Widzicie, ja nie wiem czy tu... Aha. Ej, a ja wziąłem od tamtego ziomeczka ten moje złoto? Aczkolwiek, kurde, no tu się chyba opłaca iść w te wszystkie te... 220 obrażeń, a my mamy 140. Aha, tylko czy my w polowaniu mamy, no... 10 punktów nauki. O! Jak to teraz jest zrobione? To jest jakieś w ogóle inaczej, ale no dobra. Raz, dwa, trzy. Nie możemy po jeden co dawać. Ale ja kupuję od niego ten łuk. Pójdź tam. Zanim ja znajdę jakieś łuki porządne, to się zesram. Tymi ciężkimi skrzyniami. Dobra, mamy ten. Łuk. Łuk gońca leśnego. Do widzenia. Dwa koła odzyskaliśmy z tego, więc spoko. No i zobaczmy jak to łupie, nie? Jak to... Aha. Okej. Zależy czy trafimy w głowę i czy nas przypadkiem nie opierdoli jakiś wilk, nie? Tak z grubsza to chyba się opłacało. Łyczek potki. Jeszcze jeden. Pyk. Okej. Fajnie. Fajnie, fajnie. Udało się. Jest w miarę okej. Jeszcze w te kurde wydobywanie rudy pójść, wiecie. To jest plan. To jest plan, żeby to jakoś ogarnąć. Nie wiem, to jest trochę skór bizonów, ale... Zapiszmy. Tyk na dół.
Bo tutaj gdzieś jest ten obóz orków. No, no, no. Ma. Co? Jak ty mnie z tego trafiłeś, kurwa? Poza leść. Dobra, wiecie co? Zanim się będziemy bili z orkami, to trzeba sobie... załatwić tyły. Bo widzę, że będziemy musieli się świetnie cofać tutaj. Tak, a to jest taki obóz, który jakby, no jak tędy pójdziemy, to sobie dojdziemy na jakąś tam challenge inną. Dobra, te szablozęby. Ja naprawdę się tutaj boję cokolwiek robić, wam powiem. Jest ciężko w chór. Dobra. Aha. Kurwa. Pyk. Dobra. Coś w ten sposób. Trzeba tutaj porobić ten Nordmar, wam powiem. To... O kurwa, no przecież do chuja pana. Nie no, trzeba. Trzeba, przecież my nie mamy w ogóle życia. Czy życia, my nie mamy w ogóle nic. Żadnego armora, nic nie mamy. Jezus Maria. Jaki fart. Dobra. Jesteś tu jeszcze? Co mnie chce kurwa wpierdolić? Pewnie tak. Jaki to jest rozpiździej, no. Pierdalaj pieczeń. Rycte panie, jakie to jest ciężkie. Dobra, zróbmy ten obóz orków. O Boże Święty. No, no nie, no nie, nie, nie. Więc mnie nie próbujcie denerwować. Dobra, no jest, widzę znaczną różnicę w obrażeniach generalnie, więc chyba dobrze. Chyba dobrze, więc chodźmy tędy teraz. Ja pierdzielę, jaka masakra. Dobra, zajmijmy się tymi orkami dziadowskimi. Taki chuj. Dobra, i teraz wycofka. Pyk, pyk. Pyk. Hopa. Dobra, to jest plus taki, że oni jak wchodzą, to są bardzo wolni. Więc jesteśmy w stanie ich wystrzelać jak kaczki dosłownie. Dobra, pyk. Chociaż jak ich wychodzi 20, no to może być problem, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Pyk. Idźcie po kolei, panowie. Musicie dostać 200 headshotów, ale wiadomo. Dobra, pyk. Dobra. O kurwa. Chciał wyleczyć, nie zdążył. Dobra, szamana idzie upieprzyć inaczej niż wręcz. To jest ciekawe. A przywódca klanu, tak? Dobra. Zapiszemy giereczkę. Tam jest przywódca wojenny, dobra. Jakiś wojownik. 500 innych osób, dobra, spoko. Ich zatrujmy w miarę możliwości. Dobra. Ten leży. Powiem szczerze, że ta trucizna w miarę dobrze na nich działa, nie? Tyk. 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 Dobra. I wszyscy, dobra, pięknie. Tyk. Wróć.
Kempok to się nazywa, ta. Nie wiem, czy za każdym razem się tak samo nie dziwię na nazwę tego, nie? Doboż wojenny, dobra. Tak. Tak, dobra. No, typowo obóz orków nie jest zlikwidowany, bo tu mamy jakiś ziomali. Czy jednego chyba z tego co widzę. No kurwa mać, no. Nawet nam dobrze idzie, w sensie jeszcze się nie wywaliliśmy. Dobra, a się zamachnął ty. Dobra, potion. Tu akurat są większe potiony, więc też się w końcu przydadzą. Prawo, lewo, prawo, lewo. Wybuchowe strzały, mgły, jakieś kurde te. Jakieś kurwa takie... Magiczne rzecz. Dobra. Tutaj co, tu jest ta przełęcz, tak? Przejdziemy zobaczyć tylko, czy coś tutaj jest ciekawego i... Ten... Ja nie wiem, skąd jest ta przełęcz. O, tu jeszcze siedzi jakiś ork, patrzcie. Nawet dwóch. Oni tutaj pilnują, ta? Spoko w sumie, bo to jest raczej dodane. Zatrzymaj się, tak. Dobra, bo my musimy też w miarę się nauczyć. Ja się muszę nauczyć, nie? W miarę szybkiego celowania po takich punktach jak głowa. Po takich, no w głowę muszę się nauczyć celować szybko. O, sytuacja na granicy, patrzcie. Mhm, dobra. Można sobie wiadomo przeczytać. Ale dobra, no to jest generalnie dość spoko, no bo... No bo dzięki temu... wbijamy sobie też te reputacje, to jest w ogóle... Tyle z tych orków, dużo expo na pewno nabijemy sobie na tym... Nordmarze. Wtedy na Warant jak wjedziemy, Warant myślę, że będzie... Dobra, no my jesteśmy tu, a tu są, widzicie, te ruiny. W ogóle... Tu ciężka skrzynia jest niedaleko i tam było to berło cienia. Dobra, spoko, fajnie. Fajna miejscowa, może gdzieś tam tu się przejdziemy przy okazji. Ale wróćmy oddać questa. Będziemy kończyć odcinek powoli. Aczkolwiek, no... Myślę, że wjedziemy na ten Warant w tej serii. I będzie po prostu z głowy, nie? Będzie bardzo łatwo. Bardzo nam będzie łatwo, mi się wydaje, tutaj ogarnąć ten Warant, nie? Jeżeli tutaj się dość dobrze wyekspimy, nie? A myślę, że nie ma sensu też się zastanawiać nad jakimiś bajerami. Jedyne co, to ja bym sobie poszedł w te zatrute pociski. Truciznę, nie? 30, aha, dobra, tu będzie trzeba trochę... Mi się wydaje, że my tak z 4 levele... 4 levele potrzebujemy, no, jeszcze. Ale no potrzebuję tego łuku, więc jak go wziąłem, no to... Bębny nie będą wam już przeszkadzać. Doskonale. Więc zostaniemy tu jeszcze trochę. Niedługo wróci zwierzyna. Proszę. To powinno ci się przydać. Mikstury lecznicze, dzięki. I level up. Okej. Okay. Bełt śmierci. No kurwa, miałem kiedyś melanż z bełtem śmierci. Nic przyjemnego. Dawaj to i... Malisk nic nie mówi. Co tu się dzieje dookoła jeszcze? Mamy sobie więcej tych... różnych dupereli porobić. To są te bizony. Pablo zęby. Tam gdzieś... Co to jest za dźwięk? A pod nami jest chyba kopalnia klanu Mota. Jezu, to... O, i urwał. Ale soundtrack tej grze jest zajebisty, nie? No szablo zęby. Dobra, moi drodzy, my będziemy kończyć ten odcinek w tym momencie. Mam nadzieję, że się on wam podobał.
Jeśli tak, to zachęcam do stawienia suba, łapki w górę i komentarza. Ten będzie jeszcze krótszy. Postaram się... Te nocki w pracy, ja nie wiem kiedy po prostu ich nagrywać dłuższych, ale niedługo już będą dłuższe odcinki z Gothica 3. I nie wiem, czy dzisiaj będą kroniki. Może coś innego wrzucę, zobaczymy. A tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz trzymajcie się i do usłyszenia.